Uwielbiam góry z perspektywy spacerów po szlakach, jak również turystyki motocyklowej. Dzisiaj pokażę kilka, według mnie, najładniejszych punktów widokowych w obrębie Polski, z których można podziwiać Tatry i w które możemy śmiało dotrzeć motocyklem. Jestem Kasia, witam na kanale Tylko Jazda i zapraszam w trasę. Polska jest niezwykle piękna i chętnie wybieram się w trasy motocyklowe w jej obrębie. Każdy rejon jest inny, wyjątkowy, ale to w górach czuję się jak w domu. Delikatne zakręty tak pożądane przez motocyklistów. Widoki zapierające dech w piersiach i wiele miejsc, w których warto przystanąć, odpocząć, podziwiać. Pierwszym miejscem, do którego dotarłam podczas trasy z widokiem na Tatry i które warto odwiedzić, aby nabrać apetytu na więcej, Przełęcz Knurowska. To przełęcz w Gorcach, oddzielająca rozruch Turbacza od pasma Lubania. Przebiega przez nią asfaltowa, kręta droga powiatowa, o bardzo dobrej nawierzchni, prowadząca z Charklowej przez Ochotnicę Górną i Ochotnicę Dolną do Tylmanowej. W oddali widać już góry. Jest pięknie. Jako ciekawostkę powiem, że droga przebiegająca przez tę przełęcz, czyli tak zwana Droga Knurowska, wykonana została za czasów zaboru austriackiego w celach militarnych. We wrześniu 1939 roku rejon przełęczy był patrolowany przez żołnierzy. Kiedy dostrzegli oni zmierzającą ku przełęczy liczącą jakieś 5 km długości zmotoryzowaną kolumnę wojsk niemiecko-słowackich, wysłali za pomocą gołębi pocztowych meldunek do sztabu i ze względu na przewagę przeciwnika wycofali się z przełęczy. Tego dnia wojska niemieckie ze słowackimi oddziałami przekroczyły przełęcz i zajęły wieś Ochotnica Górna. Droga, którą jadę, jest mało uczęszczana i jedzie się naprawdę przyjemnie. Kolejne miejsce, do którego warto dotrzeć, jest bardzo popularne wśród motocyklistów, fotografów i naprawdę wielu, wielu osób ceniących sobie piękne widoki. To punkt widokowy nad Jeziorem Czorsztyńskim. Z tej perspektywy widać zamek w Czorsztynie na tle jeziora i Tatr. Dzisiaj w tym miejscu miałam okazję zobaczyć, jak zmienna pogoda jest w górach. Coraz bliżej mam do kolejnego miejsca. Już sam dojazd mi się podoba. Stromy podjazd zwiastuje świetne widoki i faktycznie jest pięknie. Zachwycam się tym, co z przodu, a jaki widok rozciąga się za moimi plecami. O rety. To miejsce to Czarna Góra, inaczej nazywana Litwinką. Jest tutaj stok narciarski, widokowa karczma, wiata, miejsca do posiedzenia i zapalenia ogniska, a także krzyż milenijny, tak powszechny teraz na szczytach wielu wzniesień. Ten został zaprojektowany na wzór krzyża na Giewoncie. Rozpościera się stąd niesamowity widok na Tatry. Z tego punktu widokowego, znajdującego się na wysokości 902 metrów nad poziomem morza, możemy też podziwiać Babią Górę, Gorce, Pieniny, Beskid Sądecki, Spisz. Podobno warto dotrzeć tu na wschód czy zachód słońca. Chętnie tu wrócę i osobiście to sprawdzę w lepszych warunkach pogodowych. Kolejne miejsce to znana i lubiana przełęcz nad Łapszanką. To miejsce znajduje się w jednej z najwyżej położonych wsi w Polsce.
Na wzgórzu o wysokości ponad 900 metrów, pomiędzy znanymi miejscowościami takimi jak Bukowina Tatrzańska, Aporonin i Biały Dunajec. Tutaj nie ma konkretnego parkingu czy zatoczki, więc trzeba znaleźć miejsce gdzieś przy drodze. Ruch tutaj jest niewielki, więc nie generuje to żadnych problemów. Tym razem pogoda średnio dopisuje, chociaż takie warunki mają swój klimat. Ciemne chmury i zbliżająca się burza podkreśla majestatyczność gór. Zdecydowanie bardziej lubię góry słonecznej aurze, więc postanowiłam wrócić w okolice Tatr, gdy burze już przejdą. Cieszę się, że tak blisko mam do miejsc z tak pięknymi widokami. Lubię te wiejskie, boczne drogi, domy rozrzucone na wzgórzach. Spójrzcie na ten krajobraz. Kolejne miejsce, do którego jak najbardziej warto dotrzeć, to Gliczarów Górny. To miejsce pierwszy raz pokazał mi mój tata i od tego momentu, jak przyjechałam tutaj pierwszy raz, bardzo chętnie tutaj wracam. Spójrzcie, jak jest pięknie. Jedna z dróg dojazdowych w to miejsce w zimie jest zamknięta i szczerze mówiąc nie dziwię się, bo dojazd jest naprawdę, naprawdę stromy. Za każdym razem jak tutaj przyjeżdżam widzę coraz więcej nowych domów. Powstają kolejne budowle i szczerze mówiąc to ja się nie dziwię i bardzo zazdroszczę ludziom, którzy będą mogli budzić się i wypić poranną kawę z takim widokiem. Najlepsze widoki, jak dla mnie, rozciągają się z tej gruntowej drogi. Podczas mojego postoju przejechały może 3 auta, dla których nie było problemem ominięcie motocykla stojącego na poboczu. Tutaj ludzie wydają się być bardziej wyrozumiali, spokojni. Zresztą jak nie być wyciszonym w takim miejscu? Lubię miejsca tak blisko powiązane z przyrodą, bo odnoszą wrażenie, że tutaj nie ma miejsca na pośpiech, a czas płynie wolniej. Trafiłam na roboty drogowe w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej. Nie lubię jeździć po sfrezowanej nawierzchni, ale pewnie założenie jest takie, żeby na sezon letni droga była nieskazitelna. W tej okolicy jest wiele zatoczek i miejsc, w których warto przystanąć, bo panorama jest absolutnie piękna. Punktem, w którym chętnie przystaję choć na moment, jest punkt widokowy Olimp. Tak znajdują to miejsce w Google Maps. Już nawet podczas jazdy można nacieszyć oczy. Czy nie tak wygląda raj? Kolejnym, bardzo wartym odwiedzenia miejscem jest droga Oswalda Palcera. To w zasadzie nie miejsce, a odcinek o długości około 6 km, który każdemu polecam przejechać. To droga łącząca Morskie Oko z Jaszczurówką. Udostępniony do jazdy jest odcinek od Łysej Polany, gdzie znajduje się przejście graniczne ze Słowacją. Przejazd przebiega przez Dolinę Białki, Wierch Poroniec, za Zadnią. Budową tej drogi zakończono w 1902 roku. Do lat 50. XX wieku była drogą bitą stłucznia wapiennego. Wzdłuż niej postawiono budynki dla tzw. drużników, utrzymujących nawierzchnię drogi w odpowiednim stanie, a nie było to łatwe, bo jej naprawa była konieczna po praktycznie każdej burzy i długotrwałym deszczu. Niektóre z tych budynków zostały do dzisiaj, ale przebudowano je.
Na tym odcinku jest niewielki ruch i dobrze jedzie się w przyjemnym cieniu drzew. Droga skręta, a gdzieniegdzie da się zaobserwować rozciągające się Tatry. Około 1930 roku odbywały się tutaj wyścigi tatrzańskie, a tę drogą zmodernizowano na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Jesienią 2008 roku rozpoczęto remont odcinka na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby usunąć powstałe osuwiska. Dzisiaj możemy cieszyć się możliwością bezpiecznego przejazdu ze świetnymi widokami. Teraz czas na przejazd przez Zakopane i dojazd do kolejnego miejsca. Do góry i chyba dalej już nie pojadę. Zostawię to miejsce na kolejny wyjazd w góry i podejdę pieszo do miejsca o nazwie Prądówka. Niemniej nie żałuję przyjechania tu. Dla widoków przy zjeździe warto było. Niemalże na tej samej wysokości co Prądówka znajduje się Gubałówka. Gubałówka, podobnie jak i Morskie Oko, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w tej okolicy. I nie ma się co dziwić, bo bardzo łatwo na Gubałówkę dotrzeć. Możemy wejść na nią jednym z dwóch szlaków pieszych, albo wyjechać kolejką, z czego większość turystów bardzo chętnie korzysta. Ale jest też inna metoda. Kolejnym sposobem na to, aby dotrzeć na Gubałówkę jest, jeśli jedziemy z Zakopanego, wyjechanie z lewej strony góry na samą górę. Tam mamy parę parkingów do wyboru, więc śmiało możemy zostawić swój sprzęt. Jak widzieliście, ja już na górze byłam, ale zdecydowałam się zjechać niżej po to, żeby móc obejrzeć Tatry w całej okazałości. Z Gubałówki rozciąga się widok na Tatry Wysokie i Zachodnie. Widać m.in. charakterystyczny Giewont, czyli ten szczyt z krzyżem. Zwróćcie uwagę na kształt góry. Przypomina on sylwetkę śpiącego rycerza. Według legendy śpiący rycerz strzeże Zakopanego, a tym samym całej Polski i w razie niebezpieczeństwa powstanie, by przyjść jej z pomocą. Zwykle chętnie spaceruję tą drogą biegnącą przez Gubałówkę, ale tym razem zdecydowałam się pokazać punkty widokowe, więc spacer sobie zostawię na inny raz. Jeszcze parę lat temu, jak jechałam tą drogą na górę, można było stanąć na poboczu i podziwiać Tatry. Teraz, jak widać, buduje się coraz więcej domów, podobnie jak we wcześniejszym miejscu, w którym byłam. No i nie ma co dziwić się, bo okolica jest naprawdę piękna. Na szczęście udało się znaleźć drogę wewnętrzną, gdzie można było zjechać pomiędzy domy i stanąć tutaj na zatoczce. Widok na góry jest niesamowity, nie zasłaniają go żadne drzewa, żadne domy. Nic tylko podziwiać. Jeśli znacie jeszcze jakieś fajne punkty widokowe, w które warto dotrzeć, dajcie znać. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Lewa w górę, cześć!